Po tym meczu mogliście wygrzebać się ze strefy spadkowej, no nie udało się, jakbyś podsumował ten mecz, bo to był dość dramatyczny. No tak, zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to dla nas bardzo ważne spotkanie i tak naprawdę 3 punkty tutaj mogą nam bardzo dużo dać i było blisko, żeby wywieźć stąd komplet punktów. Niestety się nie udało się, no szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, bo gdybyśmy podwyższyli wynik, to myślę, że byśmy wygrali. No właśnie, ty też miałeś swoje sytuacje, w pierwszym połowie trafiasz w słupek. Nie żałujesz tej sytuacji? No na pewno żałuję, wiem, że to była dobra sytuacja, gdzieś złamałem akcję do środka, szukałem uderzenia po krótkim słupku, no niestety zabrakło precyzji kilka centymetrów i byłby gol, więc szkoda, że ta bramka nie wpadła, bo tak jak już powiedziałem, uważam, że jeśli byśmy podwyższyli, to byśmy wracali z kompletem do niecieczy. Dzisiaj jest jeden, ale walczycie dalej, walczycie o to, żeby zostać w tenicy. No tak, na pewno się nie poddamy, będziemy walczyli do końca, bo wiemy, że stać nas na to, żeby tutaj wygrywać i żeby utrzymać się w ekstraklasie. Zwłaszcza, że właśnie jest bardzo ciasno punktowo, tam jeden mecz może decydować o awansie, nie o awansie, o pozostaniu w lidze. No tak, dokładnie tak jak pan powiedział, jest tam ciasno na dole i gdzieś tam jeden czy dwa wygrane mecze mogą całkiem już odwrócić sytuację, więc nie spuszczamy głów, szanujemy jeden punkt i w kolejnych meczach będziemy walczyli, żeby już nie było tylko jednego punktu, tylko pełna pula.